piątek 20 września w całym kraju prowadzona była akcja sprzątania świata. Ostrowianie również ruszyli w miasto wyposażeni w worki na śmieci i ochronne rękawice. W akcję chętnie zaangażowała się młodzież szkoły podstawowej nr 2, nauczyciele oraz pracownicy Urzędu Miasta i firmy Alpla. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci. Środowisko naturalne to przecież nasze wspólne dobro, o które każdy bez wyjątku powinien dbać. Otaczająca nas przyroda wpływa na jakość życia, a to, jaka ta natura będzie, często zależy od naszych codziennych wyborów. A bycie ekologicznym nie jest zadaniem bardzo trudnym. Wystarczą nawet drobne gesty. Po prostu nie śmiecić. Zużytą butelkę wyrzucić do pojemnika na segregowane odpady, a nie na trawnik przy chodniku. Na zakupy lepiej zabrać materiałową torbę wielokrotnego użytku zamiast zwykłych foliówek. W sklepach kupować produkty, które nie będą potęgować liczby wytwarzanych przez nas śmieci. Można też zrezygnować z plastikowych butelek na wodę, które szybko lądują na śmietniku, a zacząć używać butelek szklanych, które posłużą na lata. Jeśli już musimy używać plastiku, to odpady segregujmy, aby mogły zostać wykorzystane powtórnie. To nie kosztuje wiele, a wręcz przeciwnie, w dłuższym rozrachunku pomaga zaoszczędzić. Niepojętym wydaje się, jak można worki ze śmieciami zamiast na wysypisko to wywieźć do lasu. Jak można odpadki rzucać na ziemię zamiast do kosza oddalonego o raptem 3 kroki. Jak można wyrzucać śmieci do jezior, rzek i mórz, w których żyją inne istoty. Niby jeden drobny uczynek świata od razu nie zmieni, ale może być przykładem dla innych, a kropla drąży skałę. Szczęśliwie dla naszej matki natury w ludziach rośnie świadomość ekologiczna, a akcje takie jak sprzątanie świata pokazują, że na ochronie środowiska nam zależy. W sumie uczestnikom wielkiego sprzątania udało się zebrać w Ostrowie 54 worki śmieci, głównie szklanych i plastikowych butelek oraz metalowych puszek, ale sprzątający natrafili również na wyrzucone na łąki urządzenia elektryczne. Miejmy nadzieję, że w kolejnych akcjach sprzątania Ostrowi śmieci na ulicach i w lasach będzie coraz mniej. Pamiętaj, zmiany zacznij od siebie.